sezon kanapy filmowej. Oczywiście znajdziecie w programie mnóstwo ciekawostek związanych z filmem, premier kinowych, a także wydarzeń specjalnych oraz recenzje. Serdecznie Was zapraszam. To co? Zaczynamy! My father was a great man. Vlad Tepes to młody książę, który mając na uwadze dobro swojej rodziny oraz dobro swojego kraju, postanawia sprzedać swoją duszę diabłu. Need another hero. W ten sposób staje się pierwszym wampirem na świecie znanym jako hrabia Dracula. Kojarzycie Neila Patricka Harrisa? Grał on postać Barneya Stinsona w serialu How I Met Your Mother. Teraz ma okazję poprowadzić galę Oscarów, która odbędzie się 22 lutego 2015 roku. Judge Palmer, you've been on the bench how long? 42 years. Just lost your wife? Tough day. You're tired, in the dark, visibility poor. Do you remember hitting the victim? W filmie Sędzia Robert Downey Jr. wciela się w rolę adwokata z wielkiego miasta, który powraca w rodzinne strony. Na miejscu okazuje się, że jego ojciec jest zamieszany w morderstwo. Adwokat, chcąc odkryć prawdę, nawiązuje na nowo kontakty z rodziną, które zostały zatracone wiele, wiele lat wcześniej. People in this community trust me. They trust the law. I'd rather die in prison than be remembered like that. I can't help you if you won't let me do my job. Ogłoszono nominację do międzynarodowych nagród Emmy. Wyróżnione zostały tytuły tylko z 18 krajów. Wśród nich niestety nie znalazł się żaden tytuł z Polski. Chciałabym, żebyś go poznała. Piszemy do siebie od pół roku. Jutro zobaczę go pierwszy raz. Najnowszy film Magdaleny Piekosz pod tytułem Zbliżenia opowiada historię Marty, która jest skrępowana zbyt bliską relacją z własną matką. Film był kręcony m.in. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej tuż obok naszego uniwersytetu. Dla Piotra Paprockiego. Czekam na korytarzu. Grafoman. Portal Variety.com donosi, że Robert Downey Jr. finalizuje właśnie kontrakt z Marvelem, aby wystąpić w filmie Kapitan Ameryka, część trzecia. Odtworzy on na sam początku słynne wydarzenie z komiksu, Wojna domowa. Za kamerą będzie stał Russo, natomiast premiera jest planowana na 6 maja 2015 roku. I'm gonna love you for the rest of my life. Just love me for the rest of mine. Nick Parrish w roli głównej Daniel Radcliffe, budząc się po imprezie, odkrywa, że wyrosły mu przez noc rogi. Rogi te dały mu niezwykłą moc, którą wykorzystał do tego, aby znaleźć sprawcę gwałtu na jego dziewczynie. How do I look? Did you notice anything unusual? In my heart? Wiem, czy on z tym nowym sercem nie będzie inny. Każdy z nas wie, gdzie leży Zabrze. Niedaleko od Katowic znajduje się klinika, która od lat daje nowe życie. To wszystko dzięki profesorowi Relidze, któremu poświęcono film Bogowie. Jednak słowo poświęcono nie jest jednak zbyt trafne. Produkcja nie jest laurką dla profesora. Ile mu dają procent szans na przeżycie? 10? Pokazuje autentyczną historię zmagań profesora z przeciwnościami losu. Tymi finansowymi, jak i tymi ludzkimi. Tomasz Kot charakteryzacją, mimiką, sposobem mówienia perfekcyjnie naśladuje Religę. Muzyka w Bogach nie jest patetyczna, nawiązuje do epoki, a nawet ją czasem prześciga, przez co uruchamia uśmiech na naszej twarzy. Ja ten ze skalpelem? Stań pierwszą matką w Polsce, której lekarz zadaje takie pytanie. Jego serce może żyć w kimś innym. Po obejrzeniu tego filmu każdy z nas wyjdzie z kina z dodatkową energią, by podejmować kolejne próby w realizacji wymierzonych przez nas celów. Zadzwońcie do waszych rodzin. Dzisiaj nikt na noc nie wraca do domu. A jak ze mnie nie wyjdzie, będzie pan próbował dalej? Następną kanapę filmową przygotuje dla was Gabriel. Do zobaczenia.